Zmiana w budżecie miasta Krakowa na rok 2012 dotyczy zmian w wydatków w dziale 750 oraz zmian w planie wydatków działa 600, 801, 853, 854, 921, 926. W zadaniach priorytetowych dzielnic projekt prezydenta miasta Krakowa. Druk numer 1030. Jest prośba o odstąpienie drugiego czytania. Z głosem za, głosem przeciw temu wnioskowi. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za odstąpieniem od drugiego czytania projektu uchwały? Kto jest przeciw temu? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 33 osoby za. 3 osoby przeciw. 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada odstąpiła od drugiego czytania projektu. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały według druku nr 1030? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 37 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1030. Kolejny druk. Zmiana w budżecie miasta Krakowa na rok 2012 dotyczy zwiększenia planów dochodów i wydatków w dziale 600. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1030. Jest prośba o odstąpienie od drugiego czytania. Wniosek 31. Jest prośba o odstąpienie od drugiego czytania. Z głosem za, głosem przeciw temu wnioskowi. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za odstąpieniem od drugiego czytania druku nr 1031? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wynik. 21 osób za, 3 osoby przeciwne, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada odstąpiła od drugiego czytania projektu. Przystępujemy do głosowania za projektu. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu według druku nr 1031? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 32 osoby za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1031. Kolejny druk. Zmiana w budżecie miasta Krakowa na rok 2012 dotyczy zmniejszenia oraz zwiększenia planów dochodów i wydatków w dziale 751, 801, 852, 853, 854, 921, 926. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1028. Jest prośba o odstąpienie od drugiego czytania. Z głosem za, głosem przeciw temu wnioskowi. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za odstąpieniem od drugiego czytania projektu? Bardzo proszę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 29 za, 3 osoby przeciwne, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada odstąpiła od drugiego czytania. Przystępujemy do... Nie było poprawek ani autopoprawek. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu według druku nr 1028? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 32 osoby za, 0 przeciw, 2 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1028. Kolejny druk. Zmiana w budżecie miasta Krakowa na rok 2012 dotyczy zmian w planach wydatków w działach 600, 700, 710, 750, 758. 801, 853, 854, 900, 921 i 926. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1029. Jest prośba o odstąpienie drugiego czytania. Z głosem za, głosem przeciw temu wnioskowi.
Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i Panów Radnych jest za odstąpieniem od drugiego czytania projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę wynik. 32 osoby za, 4 przeciwne, 2 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że Rada odstąpiła od drugiego czytania. Proszę. Bardzo proszę o wybór. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania całego projektu. Jest to oto poprawka doręczona do pierwszego. A więc przepraszam bardzo, głosujemy. Przystępujemy do głosowania projektu wraz z autopoprawką. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu według druku nr 1029 wraz z autopoprawką? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę o wynik. 36 osób za, 1 osoba przeciwna, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1029. Dziękuję bardzo.